Cześć, tutaj Anastazja, a to jest Strefa Komfortu. Dzisiaj pomogę Ci stworzyć super przytulny salon dzięki jednej rzeczy, o której często zapominamy. Pora rozwinąć kilka dywanów. Jeśli rozglądasz się za dywanem, to przy Tobą naprawdę trudny wybór. Serio, dywan wydaje się być niepozorny, ale mamy mnóstwo wzorów, kolorów, kształtów oraz musimy się stosować do zasad, żeby idealnie wpasował się w Twoje wnętrze. Choć pokażę Ci to na kilku przykładach. Pierwsza rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę przy wyborze dywanu, to rozmiar i kształt. Zacznijmy od kształtu. Prostokątny dywan to absolutny klasyk, który optycznie powiększy Twoje pomieszczenie, dlatego też najlepiej nadaje się do małych salonów. Natomiast jeżeli prostokąt wydaje Ci się być zbyt pospolity, możesz zdecydować się na dywan o nieregularnych kształtach. Ale z doświadczenia wiem, że taki dywan najlepiej sprawdzi się w naprawdę dużych pomieszczeniach. I ostatni kształt, okrągły. Trzeba pamiętać, że przy wyborze takiego dywanu będzie on pełnił funkcję przede wszystkim dekoracyjną. Kształt to nie tylko kwestia wielkości pomieszczenia, ale również dopasowania go do swoich mebli. Na przykład, jeśli masz okrągły stół w salonie, najlepiej tam sprawdzi się dywan w tym samym kształcie. No i wielkość. Zastosuj tutaj zasadę 15 cm, czyli zachowaj taki odstęp od ściany, jak również od krawędzi mebli, na przykład sofy. Kolejna sprawa, materiał. Każdy jest fajny, ale też każdy ma różne zastosowanie. Jeżeli chodzi o salon, polecam Ci trzy. Pierwsza z nich to wełna, która jest naprawdę miła w dotyku i trwała, ale ma pewien minus dla niektórych z nas, alergików. Kiedy zaczynamy go dopiero używać, to początkowo może pylić i uczulać, ale spokojnie, po niedługim czasie przestanie. Ciekawą alternatywą jest wiskoza, która daje dywanowi nie tylko ładny wygląd, ale przy okazji jest niezwykle miła i delikatna w dotyku. Można powiedzieć, że trochę przypomina jedwab. Jeśli szukasz dywanu, na którym będziesz siedzieć albo chodzić bosymi stopami, to będzie naprawdę świetny wybór. I ostatnie dwa najbardziej popularne materiały, poliester i polipropylen. Są bardzo uniwersalne, trwałe, a przy tym bardzo łatwo się odkurzają i piorą. Jeżeli zależy Ci na miękkim materiale, polecam sprawdzić te poliestrowe. Często słyszę pytanie, czy dywan i ogrzewanie podłogowe stoją sobie na drodze. Absolutnie nie. I nie musisz się tutaj martwić ani wielkością dywanu, ani materiałem, z którego został wykonany. Może Ci się wydawać, że dywan z długim rynem będzie najlepszym rozwiązaniem, gdyż jest miły w dotyku i stwarza przytulną atmosferę. Jeżeli chodzi o salon, to najlepszym rozwiązaniem, ponieważ tam dużo chodzimy, będzie dywan z krótkim runą albo dwupoziomowy, który łączy w sobie długie i krótkie runo. Mam też radę dla właścicieli psów i kotów. Żeby dywan nie zbierał sierści, najlepszym rozwiązaniem będzie dywan tak zwany płaskotkany. Odkurzanie prania będzie wtedy dużo prostsze, a sam taki dywan sprawdzi się nie tylko w salonie, ale nawet na tarasie czy balkonie. Pora na mój ulubiony etap wyboru dywanu – wygląd. Wszystko zależy od Ciebie i od Twojego wnętrza, ale mam dla Ciebie kilka rad, które na pewno Ci pomogą. Jeśli Twój salon jest urządzony w minimalistycznym stylu, możesz spróbować pójść w kontrast i dopasować do niego super wzorzysty dywan w intensywnych barwach. To będzie super wyglądało przy stronnym salonie na jasnej podłodze. Druga moja rada pozwoli trochę powiększyć optycznie Twoje wnętrze. Tutaj jak zwykle najlepiej sprawdzą się do tego jasne odcienie i neutralne kolory, jak szarości, beże i pastele. I ostatnia rada, która wymaga trochę wyczucia. Więc nie krępuj się, poproś radę projektanta w najbliższym sklepie Komfort. Dywan powinien bardzo ładnie i umiejętnie podkreślać formę mebli oraz strukturę materiału, z którego zostały zrobione. A przy tym wszystkim ładnie łączyć się kolorystycznie. Najlepiej tutaj sprawdzą się delikatne i naturalne wzory.
Pamiętaj, że dywan to najprostszy sposób na odświeżenie i odmienianie Twojego mieszkania. Mam nadzieję, że tych kilka rad pozwoli Ci dokonać wyboru i Twój salon wkrótce zrobi się naprawdę przytulny. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!